Historia Mazusia. Facet nazywał się Mazuś i cholernie bał się dentysty. Jednak pewnego dnia decyduje się na wizytę. Zmusiła go do tego bezsenna noc, po której ostatecznie skapitulował. Już widzę, co my tu mamy, mówi dentysta. Pruchnica w trzonowym i to od dawna. Proszę się nie bać, znieczulę nerw i nic pan nie poczuje. Wsadza długą igłę, chcąc zbadać zepsuty ząb. Hmm, głęboka jest ta dziura. Mazuś siedzi z rozdziawionymi ustami, poci się jak mysz. W ślad za igłą do zepsutego zęba dostaje się ręka dentysty, następnie ramię, w końcu. Cały dentysta znika we wnętrzu zęba, jakby schodził do piwnicy. Mazuś słyszy słabnące echo jego kroków, siedząc jak osłupiały w fotelu, jeszcze bardziej samotny niż w poczekalni. Po niecałej godzinie facet ośmiela się zawołać: Hej, hej, jest tam kto? Odpowiada mu daleki głos, tak jakby dentysta był brzuchomówcą. Już idę. I faktycznie żwawo wyskakuje z zęba, ale ma zasępioną twarz. Rzeczywiście jest to bardzo zaawansowana próchnica, ma już ją pan od dawna. Teraz, kiedy ząb jest znieczulony, wyrwę go panu. Nic pan nie poczuje. A nie można założyć koronki? pyta Mazuś, który lubuje się w problemach technicznych. Dentysta jednak odpowiada, że to niemożliwe i ciach jednym szarpnięciem wyrywa ząb. Dopiero później Mazuś poznał całą prawdę. Badając ząb, chytry dentysta odkrył malowidła ścienne, zaszeregował je do odpowiedniej klasy znalezisk, i teraz można to zwiedzać w jego gabinecie, z tym że palenie jest wzbronione i należy wykupić bilet wstępu. Oto dowód, że moralność traci się równie szybko, jak zęby.